my! Na temat Realu i Barcy pogadamy? No. Pierwszy w tym roku mecz Grand Derby. Barcelona zmierzy się z Realem. Mogę spytać, komu będziesz kibicował? No na pewno wiesz, komu będę kibicował. W Barcelonie zdecydowanie. A jakim wynikiem będą chcieli zakończyć się mecz? A nie obstawiam wyniki, najważniejsze zwycięstwo. Obojętnie jakim wynikiem. U nas w zespole jest dużo fanów Barcelony, nie inaczej jest ze mną, ja też na pewno będę kibicował Barcelonie. Chociaż szczerze nie jestem jakimś zagorzałym sympatykiem, ale na złość tobie będę kibicował Barcelonie. Jaki wynik mniej więcej? Ja myślę, że to nie jest akurat ważne, ale myślę, że Barcelona zwycięży, tak mi się wydaje. No ja jestem od urodzenia realowcem tak zwanym, dlatego wszystko będę, znaczy będę chciał kibicować Realu, dlatego mam nadzieję, że tym razem wygrają. Jeżeli miałbyś spróbować obstawić wynik tego pierwszego półfinałowego meczu? Myślę, że w pierwszym meczu jakby był remis, to nie byłoby najgorzej. A potem awans Real Madrid. Tak jest, dokładnie. Tym razem w półfinale Pucharu Króla spotyka się Real z Barceloną. Chyba nie muszę pytać, komu będziesz kibicował, ale tak woli ścisłości. No nie musisz pytać, komu będę kibicował. Oczywiście będę kibicował Barcelonie. Nie, mam nadzieję, że w Turcji będziemy mogli obejrzeć ten mecz. No, patrząc na to, jakimi kibicami są Turcy, jakimi fanatykami, to myślę, że tam będzie ten mecz leciał na 100%, bo w Turcji mecze lecą od rana do wieczora. Real gra w osłabieniu, nie ma przede wszystkim Casillasa, który jest ostoją tej drużyny, jest jej kapitanem, najważniejszą osobą. Coentrao i bodajże Ramos pauzują za kartki, dlatego myślę, że jednak Barcelona jest zdecydowanym faworytem. Grają wszyscy są zdrowi. Mam nadzieję, że wynik będzie taki jak na mini estadii, mini Grand Derby. Barcelona by wygrała z Realem Madryt Castilla 3-1 i pokazała swoją wyższość nad szkółką Madrytu. Na pewno będę oglądać z kolegami. No, ja będę kibicował Madryt, bo cały czas jak miałem 5 lat, to już byłem madrytowym i, no, i ciekawe jak będzie ten mecz. Wiem, że jakiegoś znajomego masz w Realu Madryt. Znam, mam jedna kolega tam gra, nie wiem czy będę grał, bo nie dzwoniłem do niego, ale no tak, mam Rafael Varane, no i zobaczymy czy będę grał. Fajnie, że jak będzie grał, to będzie fajnie dla mnie i na pewno będę oglądał ten mecz. Będę gdzieś po środku, zobaczymy. Ponowo może lepiej, żeby Real wygrał, może będzie ciekawie jeszcze do końca.